dobry, dzień dobry. Moi drodzy, no nie może być inaczej, skoro to jest czwartek i to jest ostatnie nasze Good Morning Vietnam czwartkowe, więc nie może być inaczej, jak po prostu po raz ostatni w czwartek krzyknijmy Good Morning Vietnam! Moi kochani, moi najdrożsi, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku 6 rano. Jest to przedostatni odcinek 6 rano w tym tygodniu, w tym roku i może w ogóle w tym życiu i w ogóle tak dalej, tego nikt nie wie, a może to jest w ogóle ostatni odcinek, bo może dzisiaj Pan Jezus przyjdzie. Ale gdyby tak się wydarzyło, że nie przyjdzie, to będzie odcinek przedostatni póki co. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że kolejnego dnia chcecie razem ze mną zrobić coś sensownego. Dlatego zróbmy coś sensownego, a to znaczy, że najpierw zrobimy coś bezsensownego, czyli obejrzymy głupi filmik. Serdecznie zapraszam, żeby zobaczyć ten filmik. Wiecie, że w historii ludzkości od samego początku, bo to zaczęło się już od Kaina i Abla, zazdrość i chęć posiadania tego, co mają inni, była w nas przemożna. Jak się okazuje, dzieci w sposób żaden są od tego wolne, nie są. W sensie, że nie są od tego wolne, chciałem powiedzieć. Czujecie małego zazdrośnika? Po prostu... Oczywiście miejmy nadzieję, że to wynika zwykłej miłości rodzicielskiej, w sensie dziecka do swojego rodzica, a nie z zazdrości względem taty. Ale póki co mały przynajmniej uważa, że mama jest najpiękniejszą kobietą na świecie, to się kiedyś zmieni, ale póki co tak uważa. Kochani, dlaczego oczywiście ten filmik? Dlatego, że będzie z tym dzisiaj bezpośrednio związany cytat. Cytat jest oczywiście z Pana, którego w tym tygodniu sobie cytujemy, czyli cały czas mamy na myśli Pana H. Jacksona Browna. Posłuchajcie proszę, jakie dzisiaj będziemy zdanie mielić. Sukces to posiadanie tego, co chcesz. Szczęście to kochanie tego, co posiadasz. Moi drodzy, zdanie może jest lekko skomplikowane w takiej swojej warstwie, no po angielsku jeszcze lepiej brzmi, bo tam są takie fajne, są przenikające się słowa, które fajnie znaczą. Ale to jest w ogóle mega sprawa. Kochani, w życiu trzeba odróżnić dwie rzeczy, on takie to je nazywa, sukcesem i szczęściem. W sensie trzeba odróżnić sukces od szczęścia, bo to są dwie totalnie różne rzeczy. Ludzie, którzy odnieśli sukces, to nie znaczy, że są ludzie szczęśliwi. Na czym polega sukces? Czyli na czym polega myślenie o zwycięstwie w kategoriach tego świata i w kategoriach tego, co się z nami stało po grzechu pierworodnym. No mianowicie oznacza, że mamy to, czego chcemy. Czyli głównym wyznacznikiem naszego życia są te rzeczy, które mnie się wydaje, jestem przekonany, bo tak czuję, bo tak mi się chce, bo mam takie pragnienie, bo wszystko we mnie do tego dąży i tak dalej. I to, co ja chcę i to, czego tam mi się wydaje, że ja chcę, to jak to mam, no to wtedy odniosłem zwycięstwo. I w ogóle nie chodzi o to, że to jest w ogóle jakaś totalna bzdura, tylko że to nie jest cała prawda, bo to wcale niekoniecznie oznacza, że jesteś szczęśliwy. Szczęście jest takim życiem, jest robieniem, posiadaniem i byciem w takich sytuacjach, które to sytuacje dają ci to poczucie szczęścia, w takim sensie kochasz to, że w nich jesteś. Kochani, co to znaczy? Że znacznie ważniejsze jest to, czy to, co robisz, to, co wybierasz, to, czego szukasz, to, za czym podążasz, jest dobre i sprawia, że rzeczywiście jesteś szczęśliwy. Tylko uwaga, znowu, trzeba pewnie sobie odróżnić szczęśliwość od przyjemności. Dlatego, że jeżeli czujemy się przyjemnie, to wcale nie znaczy, że jesteśmy szczęśliwi. Ktoś, kto się najara, nie wiem, marihuany, czuje się po prostu przeszczęśliwy, ale to nie znaczy, że jest szczęśliwy. On po prostu odczuwa pewną przyjemność fizyczną, wywołaną chemiczną substancją. Kochani, mam nadzieję, że to nie jest za skomplikowane i mam nadzieję, że to jakoś jarzycie, ale to jest w ogóle strasznie ważne. Dlaczego? Podam wam to w takim przykładzie oczywiście ogólnym, ale żebyście to załapali w inny sposób. Zobaczcie, jak u nas jest jakby wypracowana w ogóle po prostu przez wieki taka hegemonia uczuć, nie? Że jeżeli ja kogoś kocham, oczywiście to jest pytanie, czy to jest naprawdę miłość, nie? Ale powiedzmy, że odczuwam to uczucie miłości. Jeżeli ja naprawdę tak czuję, że ja muszę z tym kimś być, no to jest dla mnie szczęście. No mam nadzieję, że już wiecie, że to bzdura. Można być na przykład emocjonalnie uzależnionym od człowieka totalnie beznadziejnego, który cię niszczy, nie? I nazywamy to miłością, bo wszystko we mnie mówi, ale ja chcę z nim być, ja go kocham, ja nie potrafię bez niego żyć. Tylko, że życie z nim jest totalnym nieszczęściem dla ciebie. I emocje i wszystko mówią ci, że tego chcesz, no więc powinno to być szczęście. Uwaga, nie. Tak samo jest przecież na przykład z każdym nałogiem. No, czy nie chcemy tego, czego chcemy? No chcemy. Ale to wcale nie jest szczęściem. Kochani, to jest ważna rzecz, żebyście dzisiaj spróbowali to przemyśleć. To jest dosyć trudne, ale spróbujcie zbadać, że tak powiem, jakie są wasze główne motywatory działania. Czy robicie i wybieracie po prostu tylko to, co chcecie? I uwaga, nie chodzi o to, że mamy czegoś tam nie chcieć. Ale jeżeli to jest po prostu naczelnym hegemonem
naszego wybierania, no to zbłądzimy w sensie, to dojdziemy do rzeczy beznadziejnych. Ważniejsze jest inne pytanie. Czy to, co zrobię, to, co wybiorę, to, czego pragnę, to, czego mi się chce, to czy to sprawi, że ja będę rzeczywiście szczęśliwy? Bo to mi mówi, że będę szczęśliwy, tylko czy tak będzie? Dlatego, że bardzo często to, czego pragniemy, to, czego chcemy, to, co nam się wydaje, że jest dla nas najważniejsze, wcale takie nie jest, tylko trzeba pomyśleć nie o tym, czego nam się chce, ale o tym, do czego to doprowadzi. Więc spróbujcie trochę to przebadać, czy na pewno, jak dostaniecie to, czego chcecie, to czy wtedy będziecie kochali to, co macie. Wiem, że wydaje nam się, że tak, bo bazujemy na tych uczuciach, ale spróbujmy na to spojrzeć, chociaż trochę trzeźwiejszym okiem. No dzisiaj to był taki odcinek trudny chyba. Taki trudny, chociaż dla mnie to jest w ogóle wszystko bardzo jasne. Tylko może niejasno umiem mówić. Ale nieistotne, bo ja myślę, że wy też czajecie, o co chodzi. Więc mam nadzieję, że wy czajcie. A jak nie, to jeszcze tylko jutro ostatni odcinek, już nie trzeba będzie czaić. Dobra, tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro w ostatnim odcinku serii 6 rano. Dobrze, z Bogiem trwajcie. Pa!